zobaczcie to i dajcie się ponieść obrazom, bo jest to bardzo wizualna opowieść, oparta na faktach autentycznych, na kawałku mojego życia, ale jest to, i to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że jest to bajka. Jest to bajka, jest to baśń, występują zwierzęta, jest królewna, jest królewicz i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do takiej konwencji i o myśleniu o tym w ten sposób. Dziękuję, miłego oglądania. Traveling Wojtek Wiececka. Tak, ja w trakcie montażu tego filmu znalazłem taki cytat filozofa francuskiego, nieżyjącego już, Rolanda Bartha, który szczególnie się zajmował fotografią, co jak na filozofa jest jednak mimo wszystko trochę dziwne. I w takim zbiorze wywiadów, który niedawno wyszedł, zresztą też w języku polskim pod tytułem Ziarno głosu, jest rozmowa z nim na temat fotografii, na temat książki, którą wydał w 1980 roku, kod książki kultowej Światłoobrazu. Nie słychać, dobrze. Ja przytoczę ten cytat, ponieważ on dosyć dobrze pasuje do tego, co wydaje mi się, że działo się ze mną przez ostatni rok. Dzieje się w ogóle z fotografią współcześnie. Ona się zrobiła taka z tego takiego dziecka sztuki, które to dziecko powstało w 1839 roku, no tak się jakoś szybciutko tak urosło i teraz jest tak wszędzie wokół nas, wszechobecne, jest takie duże, dorosłe. Więc przytoczę ten cytat. Sądzę, że w przeciwieństwie do malarstwa idealną przyszłością fotografii jest fotografia prywatna, czyli fotografia przedstawiająca relację miłosną z kimś, kropka, która zyskuje pełną moc tylko pod warunkiem istnienia więzi miłosnej, choćby potencjalnej, z osobą przedstawioną. Wszystko toczy się wokół miłości i śmierci. No tak, no jest to... Może tak. Ja przez wiele lat... Znaczy, jeszcze inaczej. Przenosząc swoje archiwum z jednego mieszkania do drugiego, doszedłem do takiego przemyślenia, że tam w tym archiwum są zdjęcia tysięcy osób, których po prostu ja w ogóle nie znam. Po prostu fotografowałem ludzi na ulicy, w Tokio, w Nowym Jorku, w Paryżu, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, po całym świecie, w Australii. Tylko po prostu de facto ja im jakby kradłem jakieś momenty. No, ja się wręcz nie boję tego słowa i ja w ogóle nic nie wiem o tych ludziach. Moje archiwum jest zapełnione po prostu osobami, których w życiu nie poznałem, i się przestraszyłem, że właściwie co ja mam z tym zrobić. I pomyślałem, że może najwyższy czas jednak tak trochę może po 34 latach fotografowania trochę się przyjrzeć sobie. Przy czym to, co się działo przez ten rok i to, że ja fotografowałem, to właśnie to nie był żaden projekt, bo ja nic nie planowałem. Projekt to jest jednak coś, co się postanawia, coś, co się wymyśla. A ja po prostu żyłem przez ten rok, żyłem w relacji z kobietą, ta historia trwała rok, ta historia się skończyła, na szczęście zostały fotografie, na szczęście fotografowałem, bo to mi pomogło zobaczyć, co się wydarzyło tak naprawdę. I ten eksperyment taki fotograficzno-miłosny po prostu, jak to z eksperymentami bywa, no udał się w połowie, i tę część mogę po prostu pokazać. Ja fotografowałem i filmowałem to, co po prostu było wokół mnie. To było bardzo spontaniczne, to były chwile, to były iskry. Ja się w ogóle nie zastanawiałem, po prostu fotografowałem. Uważam, że moim obowiązkiem i moją pasją jest po prostu robienie zdjęć. Ja się z tego wobec siebie samego wywiązuję i wreszcie też w tym, co tutaj pokazuję i co pokażę na wystawie, ja się wywiązałem i czuję się wobec siebie wreszcie taki jeden po prostu. I ten temat mi też pozwolił przejść tak naprawdę z jednego punktu mojego życia do drugiego. Czyli dlatego to jest traveling. To jest po prostu dosłownie
jazda wewnętrzna, mentalna przez przestrzeń, przez miejsca, przez postać tej kobiety, która od czasu do czasu się pojawia, przez te wszystkie przedmioty, które mogłem dotykać, przez to, co mnie fascynowało, w sensie filmu, malarstwa, to jest coś takiego. Cześć, fotograficzny program bez nazwy, Paweł Duma. Jestem w Leica Gallery, bardzo fajne miejsce w Warszawie, kojarzone z różnymi rzeczami, ale także, a może teraz to przede wszystkim z wystawami. Jest obok mnie Wojtek Wieteska, cześć. Dzień dobry. I no właśnie, chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo teraz za nami po prostu mamy Czerni Biel, jest na razie tutaj pusto, szykuje się pewne wydarzenie, ale nie jest to zwykła wystawa. Jest to wystawa fotograficzna, niezależnie od tego, czy jest inaczej pomyślana w sensie aranżacji. Jest częścią tematu, który się składa z dwóch pokazów. Jeden odbywa się w postaci wernisażu i wystawy tutaj w galerii Leica 6x7, a drugi to jest film 20-minutowy, którego pokaz był w kinie Atlantic, a w styczniu będzie tutaj na Mysiej dwukrotnie pokazywany z muzyką na żywo. Właśnie, to jest tak, że ja miałem okazję ten film widzieć w dniu wczorajszym, tak jak teraz to nagrywamy. Powiedz mi proszę, bo tak naprawdę cały ten materiał filmowy i fotograficzny ma tworzyć pewną spójną całość, jednak nie jest to dokładnie to samo. Nie jest dokładnie to samo. No, wynika to po prostu z faktu, że czym innym jest projekcja filmowa, a czym innym jest wystawa fotograficzna. Jedno się rusza i trwa w czasie, czyli zaczyna się i się kończy, a drugie po prostu jest w pewien sposób, no, w sposób nieskończony, no, jest statyczne i można sobie pobyć i pooglądać i popatrzeć. Ale film głównie składa się z obrazów statycznych jednak. W sensie takim, że no jest to, nie jest to film w sensie obrazu ruchomego, tylko jest tam użytych bardzo dużo zdjęć. Jest to film, który składa się w... trwa 20 minut, około 7 minut to są ujęcia filmowe, czyli jak to by było procentowo? Nie wiem, nie będziemy liczyć procentów. Około 40% to jest materiał, to są ujęcia filmowe, animacja, tekst i fotografia. Okej. Tematyka, bo ja przyznam się szczerze, ja tu jakby pozwolę sobie na taką dygresję osobistą. Wczoraj wyszedłem na początku nie wiedząc w ogóle co powiedzieć, bo dla mnie to były generalnie piekielnie osobisty temat. No, trochę tak, ale też na tyle otwarty, że chyba każdy może się w tym w jakiś tam sposób zanurzyć i pooglądać sobie coś, co tak naprawdę jest taką... To takie na przykład było moje odczucie, jak ja obejrzałem po raz kolejny w kinie swoją pracę, że jest to taka medytacja na temat czasu i przestrzeni tak naprawdę. Wczoraj powiedziałeś, że dla ciebie 50% to jest fotografia, 50% to jest odbiór widza. Czy masz jakieś oczekiwania względem właśnie osób, które były na projekcji, będą na projekcji, będą to oglądały, że nie wiem, czy one będą współuczestniczyły w tym wszystkim tak samo jak ty, czy jednak czy te odczucia będą zupełnie inne? Ja dokładnie powiedziałem, że dla mnie fotografia, taka, która wisi na przykład w galerii, to jest 50% pół jakby oddziaływania, to jest to, co ja robię, czyli moja praca, a drugie pół to jest to, co odbiera, to, co bierze, dosłownie, kolokwialnie, z tego widz. Czy ja liczę na jakieś reakcje, o to pytasz, tak? No zawsze są. Mi się przypomina moja wystawa, jedna z pierwszych, z 98 roku, Far West, w galerii SPAW, gdzie w ostatnim dniu poszedłem zrobić dokumentację i była taka młoda para studentów, która stała przed jedną z fotografii. Po 20 minutach dalej stała, więc przyszedłem i się przedstawiłem i spytałem się ich po prostu, dlaczego tak długo stoją przed tą fotografią i co w niej widzą. I ta dziewczyna odpowiedziała, to zdjęcie ma duszę. Także no, mi takie reakcje wystarczą. Ja nie oczekuję jakichś wypowiedzi i tak dalej. Mi tylko chodzi o to, czy ktoś
czy osoba oglądająca wystawę po wyjściu z tej wystawy widzi rzeczywistość, z którą przyszła, którą widziała przed, w taki sam sposób, czy coś ta wystawa jej nowego dała, czy pootwierała jakieś sploty mentalne, przyzwyczajenia zburzyła. To są tego typu rzeczy, które mnie interesują. I to już są jakby takie bardziej indywidualne i zarówno rozmowy, czy czasami to po prostu pozostaje z tymi osobami, dostaje krótkie SMS-y albo, że nie wiem, świetne światło albo dobre wyczucie, nie wiem, kompozycji, ale to są indywidualne. To, co ty weźmiesz z tej wystawy, to jest twoje. Czy tutaj też jakby biorąc pod uwagę to, że przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak jak ja to oglądałem i to, co na ten temat przeczytałem, bo jednak parę tekstów gdzieś tam się pojawiło, można w internecie wygooglać sobie, to jednak jest to bardzo osobisty, no, nie wiem, czy mogę nazwać to projektem, bo przy bardzo osobistych rzeczach to słowo mi jakoś nie pasuje. W tym wszystkim mamy wątek uczuciowy, mamy wątek właśnie bycia tu i teraz. I ta fotografia, która temu towarzyszy, nie jest doskonała. Bardzo często się kojarzy, jak ktoś jest takim super fotografem, takim jak ty, to się oczekuje, że zdjęcia będą właśnie super, także od strony technicznej. A to jest tak jakby w pewnym sensie zaprzeczenie tego. Jak to super od strony technicznej? Przepraszam bardzo. Nie, no może ja... Widziałeś jeszcze wystawy. Nie, ale poczekaj, mówimy na razie o filmie. Wystawy nie widziałem. Mam na myśli punkt widzenia bardzo wielu osób, które niekoniecznie muszą być odbiorcami twoimi, ale takie zdjęcia, nie wiem, gdzie jest wszystko perfekt, że jest wszystko, wiesz, super oświetlone, że jest dopracowane w sensie, nie wiem, później postprodukcyjnym i tak dalej. Te zdjęcia, ja nie twierdzę, że te zdjęcia są złe, absolutnie, nie odbieraj tego, absolutnie, nie. I to absolutnie z pełen szacun dla samej fotografii, którą miałem okazję przy okazji tego filmu zobaczyć. Natomiast mi chodzi o to, że żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko się idealizuje przy pomocy także postprodukcji. Czyli fotografia idzie w kierunku takiej fotografii, gdzie jest wszystko takie wyczekane, wypieszczone, idealne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ty pokazałeś tymi ruchomymi, nieruchomymi obrazami taką rzeczywistość, która no jest, nas otacza, czyli ona nie została później przetworzona i wydalizowana, tak jak, nie wiem, robimy komuś zdjęcie przeciętnej osoby, a później na okładce czasopisma jest tak naprawdę zupełnie inny obraz. O to mi chodziło, że niektórzy mogliby czegoś takiego oczekiwać, a tu nagle tak nie jest. Ale tego, to, o czym mówisz, nigdy nie istniało w moich zdjęciach, znaczy to istnieje w mojej całym obszarze mojej pracy zawodowej czy zleceniowej, reklamowej i fajnie, tak to się dzieje, natomiast ja lubię fotografię, która jest blisko życia, blisko człowieka i ja, i te fotografie, które są na wystawie, one mają w sobie postprodukcję, która sprowadza się do tego, co bym mógł zrobić w ciemni, tam nie ma kompozycji z kilku warstw i tak dalej, i tak dalej. I nie o to w ogóle w tym chodziło i nigdy nie chodziło o to w mojej fotografii. Natomiast to idealizacja jest, ponieważ ja zrobiłem kilka tysięcy fotografii w ciągu roku i zrobiłem wybór tych fotografii i ułożyłem je wzajemnie i ułożyłem z tego historię, która nie jest historią dokumentalną, nie jest też par excellence po prostu fabułą. Ja zrobiłem coś, co jest pomiędzy niejako. Ja wykreowałem swój świat i jeżeli mówimy o idealizacji, to tak, ta rzeczywistość odrywa się od rzeczywistości takiej reporterskiej, mimo że część z tych zdjęć ma taki charakter, ale to jest moja gra z fotografią. Na tym polega mój styl też, że ja fotografuję, szczególnie w tym temacie traveling, ja fotografuję coś, co jest wokół mnie, co jest bardzo bliskie, na co reaguję spontanicznie. To są krótkie chwile albo dłuższe, wyczekane. Mówisz, że tam są fotografie, które mi zajęły kilka dni, żeby je zrobić, bo są, jest takie, a nie inne światło, które nie zdarza się codziennie. Ja w tym miejscu, w którym fotografowałem, byłem przez prawie rok i miałem możliwość, trochę jak w studio, obserwowanie, tak jak w studio fotograficznym, obserwowanie zjawisk naturalnych i selekcjonowanie, czy w ogóle uruchamianie
aparatu fotograficznego czy kamery filmowej w idealnych momentach. Więc jeżeli mówimy o idealizacji, to jest to na kompletnie innym poziomie. Na pewno nie na poziomie tego, że te zdjęcia są retuszowane, albo tak jak powiedziałeś, że jest twarz aktorki, która po prostu przeszła przez etap postprodukcji i widzisz zupełnie co innego niż jest w rzeczywistości. Mnie takie aspekty nie interesują, bo uważam, że sama rzeczywistość i samo życie jest na tyle ciekawe, że tylko trzeba je dobrze ustrukturyzować. Okej, okay, no ale dobrze, jakby, no dokładnie o to mi chodziło, mówiąc właśnie o tym, nazwijmy to, perfekcjonizmie jakimś technicznym. Natomiast ja jeszcze tu chciałbym o jedną rzecz zapytać, bo wczoraj już tak pod koniec, jak była to rozmowa po filmie, mówiłeś, no to już chyba na samym końcu się pojawiło, pojawił się twój taki sprzeciw przeciwko pewnej formie publikacji zdjęć. A możesz rozwinąć tą myśl? Tam chodziło o to, że ludzie fotografują się na co dzień, publikują te zdjęcia, pokazują. A tobie chodziło, mam nadzieję, że właśnie teraz chciałbym, żebyś mi to wyjaśnił do końca. Chodziło ci o formę, czy o sam fakt publikacji? Mi chodziło o formę, że jeżeli posługujemy się fotografią i posługujemy się nią codziennie, tak jak się posługujemy językiem mówionym albo językiem pisanym, to jeżeli coś piszesz, to starasz się nie robić w tym błędów ortograficznych, składniowych i tak dalej, i tak dalej. Starasz się temu nadać formę, która jest komunikatem czytelnym dla drugiej osoby. Jeżeli pominiesz wszystkie przecinki i kropki i duże litery i tak dalej, to po prostu będzie bełkot. Niezrozumiały, nie będziesz czytelny. I to samo ci się dzieje z fotografią. Jeżeli nie dajesz fotografii kształtu i formy, czyli nie przepuszczasz ją przez taki filtr jakiejś swojej wewnętrznej, mentalnej konstrukcji, czy właśnie struktury narracyjnej, no to powstają strzępy. A życie w strzępach no nie jest dla mnie interesujące. I to, co ja pokazuję w travelingu, to, że owszem, można fotografować codziennie i należy fotografować codziennie i to jest fantastyczna rzecz, tylko litości, dajmy temu po prostu kształt. Ja pokazuję, że można sfotografować rok swojego życia, tego co jest najbliżej, co można dotknąć, co można zobaczyć, co się powiela, tylko żeby nadać temu kształt wypowiedzi czytelnej dla drugiej osoby albo takiej, która dla tej drugiej osoby otwiera jakieś pole wyobraźni. Jeżeli ja widzę śniadanie na Facebooku, po prostu jajecznicę, raz taką, a raz inną, no to strasznie fajnie, że wiem, że ta osoba jest w tym miejscu, tylko te strzały pojedyncze to są trochę tak, jakbyś wskoczył na 5 minut na siłownię, poruszał 3 razy jakąś hantlą, no widzę takie osoby, chodzę akurat do klubu w miarę systematycznie, no nic z tego nie wynika po prostu, no wręcz można sobie zrobić krzywdę. I myślę, że to dla dobra komunikacji, dla dobra informacji tego medium, fajnie by było, gdyby te wypowiedzi miały kształt po prostu, tak jak my mamy kształt. No. Ale uważasz, że nadanie tego kształtu, znaczy okej, no te przecinki, kropki, to wszystko oczywiście ma znaczenie, ale teraz nadając przy tej codziennej fotografii, dbamy o to, żeby to było czytelne dla naszych najbliższych, czy powinniśmy zadbać o to, żeby ktoś, kto tak naprawdę nas nie zna, też zrozumiał, o co nam chodzi? Nie chodzi o najbliższych, tylko mi chodzi o publiczność. Tworzymy język. I teraz... To nie jest tak, że jednak zdjęcia robimy czasami pod pewną określoną publiczność? Na przykład, jeżeli mówimy o takiej fotografii, znaczy ja rozszerzam w tej chwili pojęcie fotografii na wszystkie aspekty tej fotografii, która jest niełącznie z tą, która, no właśnie to co powiedziałeś, to śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli robimy taką fotografię codzienną, czyli przemieszczamy się, chodzimy gdzieś, w jakiś sposób sobie dokumentujemy to, co robimy. Tu byłem, tu przeszedłem, tu wysłałem. I to czasami te krótkie komunikaty, mniej lub bardziej ułożą się w jakąś historię, ale która będzie zrozumiała tylko i wyłącznie dla tych osób, które mają wiedzę na temat tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Natomiast tutaj mówimy o czymś takim, gdzie ja wymyślam sobie albo dbam o to, żeby to nadawać jakąś formę. No i teraz pytanie, nawiązując dokładnie do travelingu. Czy uważasz, że każdy, kto ciebie nie zna,
kto przyjdzie na tą wystawę, będzie w stanie bez jakiegoś wprowadzenia albo czegoś, że jakby nie chcę powiedzieć dokładnie, zrozumieć tych zdjęć, ale żeby wiedział, o co tak naprawdę ci chodziło w tym wszystkim. Wprowadzenie jest, jest tekst, można sobie go przeczytać, na szczęście nie za długi, bo ja osobiście nie lubię długich tekstów, ale w tym wszystkim jest najistotniejsze to, co ty z tego odczytasz. Ja nie robię zdjęć pod publiczność. Jedynym wyjątkiem zdjęć pod publiczność to są zdjęcia po prostu na zlecenia. W reklamie są badania robione i rzeczywiście muszę się zmieścić w takim, a nie innym paśmie. To jest robienie zdjęć pod publiczność. Okej, ja realizując swoje tematy czy projekty, nigdy nie myślę w ten sposób, że nie kalkuluję, że tu przyjdzie taki odbiorca, tu przyjdzie taki, bo to by było bez sensu kompletnie. No ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak można robić zdjęcia pod publiczność, to żeś mnie zaskoczył kompletnie. Pytanie padło dlatego, że z tego typu historiami się spotkałem i z taką bardzo czasami nawet chłodną kalkulację. Ja wiem, że to może zabrzmieć bardzo dziwnie, ale czasami tak jest. Natomiast ja powiem też, dlaczego to pytanie zadałem. Wczoraj w czasie już rozmowy po prezentacji, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, trochę osób wyszło już w trakcie, ale miały jedną cechę wspólną, były to osoby młode. I wiem, że jak już później były, no, z paroma osobami rozmawiałem później, jest kilka osób, które bardzo mocno na to zwróci uwagę, że jeżeli ktokolwiek opuścił tą rozmowę, to tylko osoby młode. Dla mnie, znaczy może inaczej, czy jakby, nie wiem, z mojego punktu widzenia wynika to, że oni po prostu w pewnym momencie jakby stracili kontakt z tematem. Ja zostałem dlatego, że przy odbiorze tych zdjęć mogę powiedzieć, że znalazłem też część jakby swój kawałek życia. To jest dokładnie to, co mówisz, że następuje pewna interakcja. Czy nie uważasz, że osoby, które pewnych rzeczy w życiu nie przeżyły, będą miały problem po prostu z tego, nawet nie konkretnie tym konkretnym materiałem, twoim projektem, ale z tego typu w ogóle rzeczami, które są, przynajmniej z mojego punktu widzenia, też jakąś formą rozliczenia? To trochę jest tak, że wiesz, ja dosyć dobrze widzę i tak sobie pomyślałem wczoraj, jeżeli sala mieściła 149 osób, a wyszło 10, nie jest źle, bo widziałem takie, uczestniczyłem w takich spotkaniach, zdarza się, że na dużych nazwiskach, takich już uznanych, wychodzi połowa, więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga to taka, że ja osobiście 70% filmów, które oglądam, wychodzę po 5 minutach. Po prostu czasami wystarczą mi 3 pierwsze ujęcia. Po prostu wychodzę, dlatego że szkoda mojego czasu. Wiem, że to nie jest film adresowany do mnie. Nie dlatego, że to jest złe kino, czy źle zrobione, bo czasami te filmy są bardzo dobre i ja po prostu mam problem, żeby wyjść, ale wiem, że ten film jest nie dla mnie po prostu, bo na przykład nie trafia w dany moment. Z filmem Karol, dam przykład konkretny. Film Karol. Obejrzałem pierwszy raz, wyszedłem po 20 minutach. Obejrzałem drugi raz, wyszedłem po 40 minutach. Za trzecim razem, jak obejrzałem, zakochałem się w tym filmie do tego stopnia, że w kinie Muranów miałem półgodzinny wykład na temat relacji, fotografii i tego, co się dzieje w tym filmie. Wystarczy? Jasne. Okej. Dobra, to tak, żebyśmy nie przedłużali naszej rozmowy, może kiedyś będzie okazja do tego, żeby uciąć sobie bardzo długą pogawędkę. Natomiast powiedzmy dwa słowa od strony technicznej. Ten materiał tu oglądacie, jak już wystawa wisi. Wystawa będzie do... 4 lutego 2018 roku. 2 miesiące to długo. Ale myślę, że to będzie taki materiał, do którego będzie można zajrzeć parę razy. Powiedziałeś, że będzie można obejrzeć jeszcze film. Rozumiem, że nie będziesz go dystrybuował w internecie. Zdecydowanie nie, bo się nie nadaje do tak małego kadru. Za dużo tam się fajnych rzeczy dzieje, żeby po prostu go tak rozcieńczyć w tym strumieniu. To nie padło, bo wiele osób o takie rzeczy po prostu pyta. Będzie trailer i to wystarczy, natomiast wydaje mi się, że poprzez szacunek wobec swojej własnej pracy nie chce mi się po prostu tego... W ogóle ja mam problem z fotografią w internecie, bo... Uważam, że ona po prostu źle wygląda. Ja wierzę cały czas w to, że jeżeli się robi film, który ma być
oglądany w kinie, to powinno się oglądać w kinie. Jeżeli robi się fotografię i myśli się o wystawie, to powinno się przyjść na tą wystawę i zobaczyć te zdjęcia, bo nic nie zastąpi tego kontaktu, tego jeden do jednego po prostu. No, wirtualne kobiety póki co, no jednak są mniej fajne od tych prawdziwych. Zgadza się. To tyle. Dobrze, to jeszcze dwa razy będzie można obejrzeć tutaj w Galerii na Mysiej. Czy planujesz, żeby to było dostępne w innych miastach? Tak, są plany. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będę teraz o tym mówił, bo to jest wszystko jakby w toku ustawiania. Za chwilę są święta, więc pewnie tak realnie cały plan, gdzie to będzie pokazywane i jak, ruszy od stycznia. Ale tak, będzie to poza Warszawą, będzie też można zobaczyć. Dobrze. Mam nadzieję, że wtedy spotkamy się ponownie po to, żeby zaprosić naszych widzów. Dziękuję Ci bardzo za wystawę. Jeżeli ktoś może... O, za wystawę, za rozmowę właśnie. A to najpierw zobaczę ją, ale za film bardzo dziękuję, bo naprawdę dla mnie osobiście to było mega przeżycie. Natomiast tak jak słyszeliście, przez najbliższe 2 miesiące w Warszawie na Mysie, jeżeli ktoś będzie, może, przyjdźcie 7 dni w tygodniu tutaj na przedostatnim piętrze. Warto naprawdę to zobaczyć. Dziękuję.